Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, a dokładnie z newsów, które wielkimi krokami się do nas zbliżają, dlatego że wczoraj, czyli w piątek po południu, tak naprawdę w sumie to w samo południe o godzinie 12, dostaliśmy informacje o rzeczach, które będą nadchodzić w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. No i w skrócie, czyli to co pewnie macie w tytule, mamy nowy serwer, mamy aktualizację nową i mamy koniec zimowych petów, a początek petów wiosennych, więc to myślę, że takie trzy najważniejsze rzeczy. Miałem wam to już rzucać wczoraj, czyli w piątek, ale ja to w ogóle nagrywam w piątek, ale stwierdziłem, że wrzucę wam to w sobotę. Wczoraj już miałem nagrany film Złowcy Demonów, więc nie było co dwóch filmów jednego dnia wrzucać, a stwierdziłem, że w sumie jeden dzień w tom czy w tom dużej różnicy nam nie zrobi. No i okej, i tak jak mówię, mamy teraz widoczne forum niemieckie, jest to przetłumaczone z niemieckiego na polski, tłumaczenie nie jest pewnie idealne, ale na wszystko tutaj wam, wszystko się postaram wytłumaczyć i wszystko wam postaram się powiedzieć, o co chodzi. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, nic was to nie kosztuje, jeżeli lubicie takie newsy na moim kanale, żeby wszystko zbić w całość i po prostu wam przekazać to oczywiście i też wytłumaczyć może niektóre rzeczy, to oczywiście zjeżdżajcie teraz dół i zostawiacie tego kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oprócz tego możecie pisać w komentarzu już pod koniec filmu, co sądzicie o tych zmianach, co tu ma być. No i druga sprawa jeszcze, chociaż zmian to może nie za dużo, ale generalnie co sądzicie o tych newsach, o czy wam się to podoba, czy wam się nie podoba. No i oczywiście możecie jeszcze subskrybować dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, a także wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu i opisie tego filmu. Dobra, no i co? Chyba powolutku możemy lecieć, tak jak mówię, forum niemieckie. Lecimy. Zaczynamy od tego, że będzie nowy świat W54, nowy serwer, to co wielu ludzi pyta, kiedy nowy serwer, chociaż ostatnio już co chwilę pytania o polski, już teraz nie międzynarodowy, tylko polski, no bo S40 już ma przecież chyba, nie wiem, tam ze 3 miesiące, czy może nawet więcej, nie jestem pewien, no ale już przecież tak długo stoi, że już potrzebny jest nowy polski świat, kappa, no ale nieważne, o polski dużo osób pyta, no a mamy międzynarodowy, nowy międzynarodowy świat W54, który zostanie otwarty 4 marca o godzinie 16, czyli w piątek za niecały tydzień tak naprawdę. No i co? I jeżeli chodzi o ten świat, to co istotne, to wam może przeczytam. Dziś dwuczęściowy news i zaczynamy od świata W54 międzynarodowego, który otworzy swoje bramy już za tydzień, czyli w piątek 4 marca o godzinie 16. No i właśnie, jeżeli chodzi o wstępną rejestrację, bo to jest myślę, że dla was najistotniejsze, to można zacząć się rejestrować w poniedziałek po południu. Tak jak tu jest napisane, wstępna rejestracja rozpocznie się w poniedziałek po południu na w54.syfygame.net, czyli standardowy link jakby do strony, oni tam pewnie jeszcze w gierce wyślą link na pocztę, więc możecie w ten sposób również tam wbić na stronę tego serwera, no ale tutaj macie link, to widać, wszystko widać, dokładnie w54.syfygame.net. No i jeżeli w poniedziałek po południu się zarejestrujecie, to zamiast 15 grzybków, przepraszam 10 grzybków net, za potwierdzenie swojego konta dostaniecie ich 25. No i tutaj odnośnie tego właśnie, bądź tam wcześniej, zapisz nazwę swojej postaci w grze i zweryfikuj ją, no to wiadomo, tam potwierdzenie maila i tak dalej, a otrzymasz nie 10, ale 25 grzybów, więc myślę, że warto, jeżeli ktoś planuje grać, no to wiadomo, że każdy grzybek jest dość istotny, no a tutaj możemy dostać o 15 więcej, więc warto już po prostu w poniedziałek polować, założyć sobie to konto, potwierdzić i łącznie będziecie mieli zamiast 25 grzybów, bo to jest tak, że dostajecie 15 na start i potem 10 za potwierdzenie, to będziecie mieli 15 na start plus 25 za potwierdzenie, czyli łącznie 40. Obstawiam, że fajny deal, no i warto to zrobić, albo też dlatego, żeby wam nazwy nie zajęli, wiadomo jak to wygląda, nieważne. W każdym razie, czy ja będę grał na tym świecie? Może parę dni sobie poklikam dla zabawy, to od razu wam powiem, że może jakieś tam przygotowania pod kolejny serwer, który będzie W55 upragnionym, ale to zobaczycie, może tam jakiś film nagram z tego czy coś, to akurat nie jest bardzo istotne. Istotny jest za to mój kod, który nie wiem czy będzie, bo jeszcze nie mam takiej informacji jak nagrywam ten film, ale z tego co wiem ma być, więc jeżeli będzie na start kodzik ode mnie, żebyście mogli jeszcze tam jakieś grzybki dostać, jakiegoś gryfa, może jakąś nieśmiertelkę czy coś, to oczywiście subskrybujcie kanał, klikajcie dzwona, żeby być na bieżąco, bo jak dostanę taką informację, już będzie to potwierdzone, to wam nagram na ten temat osobny film. No i okej, tyle jeżeli chodzi o nowy serwer, to tak swoją drogą. No i teraz mamy kolejne newsy odnośnie petów, bo właśnie na koniec lutego, czyli już tak naprawdę kilka dni zostało, macie do zdobycia jeszcze pety zimowe. One są chyba od 1 grudnia bodajże, nieważne. W każdym razie no już dosłownie 2 dni tak naprawdę, bo wy to oglądacie 26, 2 dni wam zostały na to, żeby te zimowe pety sobie zdobyć. Także kto jeszcze nie ma, no to oczywiście musi to złapać, może się nie udać, wiadomo, jak ktoś niedawno zaczął grać, no ale to tam trudno, złapie za rok. W każdym razie kto jest blisko tego, to powinien już to zrobić, dlatego że od 1 marca mamy do zdobycia pety wiosenne. No i te wiosenne pety to wam pokażę pod koniec odcinka na W55, bo to jest najlepszy serwer, bo jeszcze tylko wiosennych tak naprawdę petów tam brakuje, więc jest najlepszym przykładem po prostu, żeby które pety dokładnie możecie zdobyć. No i tutaj mamy te pety właśnie wypisane, to nieważne, potem wam pokażę. No i jeszcze oprócz tego będzie można zdobyć pety, które są dostępne raz do roku. Przede wszystkim będziemy mogli zdobyć 1 kwietnia tego peta ze światła na Prima Aprilis, to też wam zaraz pokażę. Druga sprawa, będziemy mogli znaleźć peta w ziemi 15, tutaj ten, jeżeli chodzi o światło, to jest 17, ten na Prima Aprilis, jeżeli chodzi o właśnie ziemię, to jest 15, jego będzie można znaleźć od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego, to jest od 15 do 18 kwietnia tego roku. No i na koniec mamy jeszcze 18 w mroku, to jest ten z piątku 13 i teraz piątek 13 wypada 13 maja 2022 roku, więc no też już tak jak mówię, no w najbliższych można powiedzieć miesiącach będzie można te 3 pety sobie złapać, także tu polecam o tym pamiętać. No i na koniec jeszcze mamy informację o aktualizacji, w zasadzie taką tylko, że coś będzie. To jest, dobra, to jest wiadomość na dziś. Zapraszamy was, tu chyba powinno być na początek przyszłego tygodnia, nie tylko z powodu W54, ale także w związku z aktualizacją do wersji 11.100, która zostanie wkrótce wydana ma zostać w przyszłym tygodniu, z tego co wiem, tak jak mówię, tak jak widzicie 11.100 wersja, więc dość okrągła aktualizacja, dość myślę, że istotna. No i z tego co wiem, wiadomo, będą tam jakieś zmiany, już wam tam jeden film nagrywałem o jednej pierdółce, to tam kto widział, ten widział, to tam wiadomo, warto śledzić kanał, ale z tego co słyszałem, z tego co tam są jakieś przycieki, coś tam przeczytałem na Discordzie, coś tam samemu wiem i tak dalej, ma być coś dodane do gildii, gildyjnie, żeby po prostu, no po prostu, nie, jakaś tam nowa funkcja, która powiedzmy, no gildyjna, nie, o może tak, no nie chcę tu za dużo powiedzieć, więc na razie nic nie będę, po prostu coś związanego z gildiami i nie jest to znaczek hydry, chociaż dobrze by było oczywiście, ale nie, to nie jest taka pierdółka, coś ciekawszego, ale to wszystko myślę, że dowiemy się w poniedziałek albo we wtorek w przyszłym tygodniu, więc jak tylko coś będzie wiadomo, to oczywiście wam nagram na ten temat film. No i co? I chyba tyle. Tak jak mówię, jak już będzie ta lista zmian, myślę, że coś tam mówią, że w poniedziałek ma być, to właśnie w ten poniedziałek wleci wam film. Także po raz kolejny przypominam, warto subskrybować kanał. No i chyba tyle. Na sam koniec odnośnie tych petów, tu wam to mogę, to muszę włączyć, to muszę wyłączyć. No i okej, jesteśmy na W50. Bo tak jak mówię, jest to najlepszy przykład odnośnie tych petów. No i mamy tak, po pierwsze to co mówiłem, 13 maj właśnie 2022 rok będziemy mogli złapać tego zawiszawsze. Ja sobie tu jeszcze będę zerkał, czy na pewno wam dobrze mówię dokładnie, więc tutaj jeżeli chodzi o mrok, no to tylko tyle. Jeżeli chodzi o światło, no to wiadomo, wiosenny pupil, którego jeszcze nie mamy, to jest właśnie 1 marca, od 1 marca tak naprawdę do bodajże 1 czerwca, jak mnie pamięć nie myli. Potem mamy maguta, czyli to co właśnie Prima Aprilis, czyli 1 kwietnia, tutaj też jeszcze zerknę dokładnie, więc to też jest istotne, no bo jego można złapać tylko 1 kwietnia, więc jak przegapicie, to będziecie musieli czekać kolejny rok, to tak swoją drogą. Dobra, dalej mamy w ziemi bździka, bździk to jest wiosna po prostu, więc od 1 marca, no i tutaj mamy wydrzewa, święta wielkanocne, więc o tym też była mowa, jeżeli o niego chodzi, no to tak jak pisali tam, od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego i jeżeli chodzi o datę, to jest dokładnie od 15 do 18 kwietnia. Ten to jest tam dalej, to nie jest istotny akurat w tym odcinku. W ogniu mamy czyli pali, czyli po prostu właśnie typowy wiosenny pupil. No i na koniec mamy jeszcze, no tu jest żółwio, ale to dopiero czerwiec w urodziny, więc to również nie jest jeszcze istotne na ten moment. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o petki. No i tyle. Także tak jak mówię, dajcie znać co o tym myślicie, dajcie znać co wy uważacie, możecie pisać komentarze, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawiajcie subika z dzwoneczkiem, wbijacie na Discord dla dla widzów na Twitcha. Myślę, że wszystko Wam powiedziałem w miarę. Jeżeli chodzi o ten update, no to jak już będzie info, to również Wam oczywiście na ten temat nagram. No i co? I tak jak mówię, miałem to wrzucić wczoraj, ale stwierdziłem, że wczoraj niech będzie tam filmik Złowcy Demonów. Kto nie widział, to zapraszam. A dzisiaj na spokojnie wleci ten, dlatego że i tak dopiero informacje takie najistotniejsze dla Was, co się tam dopiero będzie działo, i tak zaczyna się od poniedziałku, czyli to zakładanie kont na Nowym Świecie, więc w sumie nie było znaczenia, czy to wleci w piątek, czy właśnie w sobotę. Tyle. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz trzymajcie się i cześć!